Jak wiadomo, w Królestwie Norwegii wydarzyła się wielka tragedia w piątek, gdzie szaleniec Anders Breivik zabił 68 młodych ludzi i zaatakował również dzielnicę rządową, gdzie wybuchła bomba. Czy Polska jest gotowa, czy byłaby gotowa na tego typu zamachy? Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym, co się zdarzyło w Norwegii, ale po tym pierwszym wstrząsie warto podjąć merytoryczną dyskusję i debatę na temat stanu bezpieczeństwa również w naszym państwie, w naszej ojczyźnie. Bez wątpienia przypadki norweskie dowodzą, że system bezpieczeństwa demokratycznego państwa ma pewne luki, z których tego typu niezrównoważeni ludzie potrafią skorzystać. Myślę, że w najbliższym czasie stosowne organy, które stoją na straży bezpieczeństwa naszego państwa, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, powinny dokonać analizy zarówno rozwiązań prawnych dotyczących bezpieczeństwa, ale również stanu rzeczy w tej materii, tak aby w Polsce nie mogły się powtórzyć przypadki norweskie ani żadne inne godzące w bezpieczeństwo naszego państwa. My powinniśmy się czuć wyjątkowo bezpieczni, a nasz system bezpieczeństwa z wszystkimi organami i procedurami powinien być niezawodny. Warto podjąć dyskusję w tym momencie na temat również regulacji prawnej związanej z dostępem do broni i weryfikacją tych pozwoleń, które zostały wydane, chociażby w kontekście oceny zdrowia tych, którzy takie pozwolenia otrzymali. Znów ekstremiści prawicowi, to trzeba podkreślić, prawicowi ekstremiści dokonują coś, co jest niebywałe. Ale jeżeli ktoś już strzela do dzieci, to jest naprawdę, tego sobie nie można wyobrazić, za to trzeba najsurowiej karać. Ja myślę, że trzeba zrobić w Polsce wszystko, aby takie prawicowe ekstremizmy eliminować, aby język nienawiści zniknął z polityki. Już mieliśmy pierwszą próbkę, kiedy nieszczęśliwy człowiek, który stał się szaleńcem, strzelał do polityków, albo chciał strzelać do polityków, ale do kilku trafił i to ze skutkiem śmiertelnym. Musimy dzisiaj przyjrzeć się stronom internetowym, musimy dzisiaj wzmocnić tak naprawdę rolę służb specjalnych, ale również policji, aby wszelkie przejawy agresji, wszelkie przejawy nienawiści po prostu były eliminowane. No i skrajna prawica musi zniknąć z pola politycznej aktywności.